Witam Was, docent polski mini-browary.pl. Żar z nieba leje się, człowiekowi po pracy pić się chce. No i co? No i piwo, alkohol zawiera, więc upał, zmęczenie, słaba mieszanka. Wieczorem można być już nieprzytomnym. Na szczęście z odsieczą przybiega Miłosław, bezalkoholowe IPA. No, generalnie już wszyscy wiedzą, o co chodzi z tym piwem. Próbowane było nieraz. Natomiast sytuacja jest obecnie taka, że pojawiło się w Żabkach 2,99 plus kaucja, więc no po prostu grzech nie sprawdzić, w jakiej jest formie obecnie na końcówkę lipca. Więc zaczynam od najważniejszego. To, co jest w Żabkach, przynajmniej w Warszawie na Żoliborzu. 16 czerwiec 2019 rok, 8:42. A w drugiej Żabce sprawdzałem, czy jest ta sama warka. Jest 8:43, czyli o minutę się różni. No i najważniejsza sprawa. Próbowałem raz, troszeczkę brzeczkowe w aromacie było. Próbowałem drugi raz, to tam na Facebooku wrzuciłem fotę. No przesycone, przegazowane, tak? Aż prawie wyszło z butelki. Było jak najbardziej schłodzone, więc teraz sprawdzamy tak. W Żabce stało w lodówce, więc nie ma mowy o jakimś słabym składowaniu. Będzie gushing? Nie ma opcji, nie wychodzi nic z buteleczki, więc wszystko wygląda dobrze. Szkło w takiej pojemności większej, bo naprawdę mówię, pić się bardzo chce. No, żeby za dużej piany nie zrobić, tak jak właśnie z tym przegazowaniem, ale wszystko jest dobrze. Barwa jasno złota, delikatnie opalizujące. Bąbelki się unoszą, więc nasycenie powinno być w porządku. No i ta piana dosyć obfita. Cytrusik. Przypominam, jeżeli chodzi o chmielenie. Chmielone na zimno, słuchajcie. Citra, Amarillo, Chinook. To jeżeli chodzi o nową falę i dodatkowo lubelski w kwestii naszych rodzimych odmian chmielu. Plus dodatek herbaty Sencha Earl Grey, czyli znamy ten motyw z grodziskiego White IPA, gdzie ta herbata szczególnie w pierwszych warkach dawała taką specyficzną bergamotkę. Czy tutaj ta bergamotka jest? No delikatnie jest, ale naprawdę ona nie jest przesadzona. To nie jest tea IPA. Bardzo fajny aroma. Słuchajcie, tutaj nie ma żadnej brzeczki. Zdrówko. Bardzo ciekawie, bo jest goryczka i jest taka taninowość herbaciana, więc rzeczywiście ten dodatek herbaty jest tutaj ewidentny. To nie jest właśnie taka goryczka typowo odchmielowa, tylko właśnie taka lekko taninowa, cierpka, herbaciana. Czy to źle? Co kto lubi? Kurczę, jeżeli na stole wylądowało piwo bezalkoholowe, które ma goryczkę, no to nic tylko się cieszyć. Powie ktoś tak, no tak, ale to nie jest IPA, prawda? Ta goryczka jest troszkę o innym profilu, o innym charakterze, a ja powiem coś innego. Tylko dajcie mi się napić. Z piwami bezalkoholowymi mamy sytuację troszkę jak w roku 2011-2012 w polskim krafcie. Czyli totalna pustynia, mamy eurolagery, mamy piwa z browarów restauracyjnych, a jeżeli chodzi o IPA, no to cienizna. To tylko kilka na rynku, tak? Rowing Jack, Atak Chmielu, Pacific, jeżeli chodzi o AP, kilka miesięcy później. No i my tak naprawdę w kwestii piw bezalkoholowych jesteśmy w tym samym punkcie, czyli mamy pełno koncernowych bezalkoholowców, eurolagery, brzeczkowe, ohydne. Nawet jeżeli chodzi o te mniejsze browary, to Czarnków, Noteckie, no to była tragedia, jeżeli chodzi o to ich bezalkoholowe. No i mamy, prawda, od kilku lat jeden na 100 Kormorana, które właściwie jest uważane za króla piw bezalkoholowych. Solidna goryczka, fajny nowofalowy profil. Ale kurczę, no to jest jedno piwo. No halo, gdzie jest konkurencja? Konkurencja się budzi dopiero po kilku latach. No więc mamy właśnie tego Miłosławia.
No, który za te 2,99 za 3 zł w ogóle nie ma dwóch zdań. No, jest rewelacyjny, jest fantastyczny. Ktoś powie, no dobrze, a za 5 zł to już nie będzie fantastyczny? To nie tylko kwestia jakości, ale też stosunku jakości do ceny. No naprawdę, za 3 ziko. Super sprawa. Jeżeli mówimy o konkurencji, Cormoran już się szykuje z kolejnym wariantem 1 na 100, więc obowiązkowo trzeba będzie sprawdzić, jak wypadł nowy 1 na 100. Czy to będzie pszenica, czy to będzie coś owocowego? No, zobaczymy. Zobaczymy. W każdym razie 1 na 100 ma 1% alkoholu, więc jak już ktoś kupił na promocji na przykład 10 takich i próbuje 10 wypić, no to może być niebezpiecznie pod względem promilów, natomiast tutaj mamy 0 do 0,5, więc kilka takich IPA wypić w ciągu popołudnia i wszystko powinno być dobrze, jeżeli chodzi o voltaż. Więc kurczę, no fajnie to wypadło. Szybko warto biec do swojej żaby, kupić kilka na zapas. Bo to jest ten jedyny moment, kiedy możemy napić się fajnego, cytrusowego, goryczkowego piwa bez żadnych konsekwencji ze strony współlokatorów. Nie powiedzą, co to znowu za picie alkoholu, spożywanie. A tutaj elegancko pijemy bezalkoholowo. Świetna sprawa. Na razie.